Siemano ludzie, chcę wam przypomnieć co potrafią Altusy 75 z GDM-em 25x40. W środku jest buta wygłuszona i rurka PCV 9 cm wsadzona w otwór strapny. 9 cm długości, nie? Coś. I tak, i tu jest teraz, o, tu są podłączone, tu leci po ziemi, tędy, podłączone pod zwrotkę, pod akustików jako GDM i tak samo zrobione tutaj, leci tędy. Odsuwam, bez picu. Sup jest odłączony, altus podłączony, że później nie było, że jakiś fake czy coś. A te grają pod kanałem B, 300, a pod kanałem A grają akustyki. No i dobra, każdy pewnie pamięta starą poczciwą nutkę, Coca-Cola i w ogóle. I jedziemy. Basta maxa. I uwaga! Dobra, teraz polecimy put on. Co? I że niby, kurde, że niby są za słabe, ja? 25 na 40 ogólnie, tonsil to gówno. Mm-hmm. No to wam pokazuję, co kolumny 25-letnie potrafią zrobić. Dalej, kurde, bo to się rozpędza. No i co zrobiłeś, Karol? Słychać w ogóle do 30 Hz. O, słychać. Szybko. Damy tutaj jeszcze taką jedną nutkę, taką fajną, dobrą chwilę. O, wejdziemy tutaj. Teraz zejdziemy trochę niżej. No, a powiedziałem, kurna. Coś. Dobra, mamy. I też kawałeczek dosłownie przesunąć trzeba. Mi się wydaje, że to będzie wystarczający dowód, że stare 25-letnie kolumny z GDM-em 25x40 to chyba, kurde, niezły jest dowód, nie? No.